To dzisiaj nadszedł ten moment, kiedy przeprowadzamy pierwszy test na polskim YouTubie drożdży. Podstawą będzie piwo pszeniczne, typowy Hefeweizen, maksymalnie 12 BLG. Bardzo prosty zasyp, to znaczy 5 kg słodu pszenicznego ze Strzegomia i 3 kg słodu pilzniewskiego z Weyermana. Do tego dodamy w gotowaniu typowy chmiel, który przynależny jest stylowi Hefeweizen. No i warkę około 40-litrową podzielimy na dwie. I jedną zaszczepiamy łaistem, świeżym, aktywowanym, którego mam tutaj. Jak widać, jest napuchnięte dosyć nieźle, czyli dwie doby wystarczyły, żeby do tego stopnia napuchu. Proszę, to jest dowód na to, że to jest świeżynka. Mamy manufakturę, czyli 10 marzec 2015. Dzisiaj mamy 27 kwiecień 2015. Drożdże numer 3068. No i z drugiej strony ringu w niebieskiej fiolce stają do walki drożdże Fermentum Mobile, również przeznaczone do stylu pszenicznego. Mamy datę przydatności, czyli taką graniczną datę, kiedy można te drożdże użyć, dokładnie 22 lipiec 2015, więc bardzo świeże również drożdże, które, no właśnie, sprostają zadaniu czy nie. Co jest celem tego testu? Otóż celem tego testu jest zorientowanie się, czy warto wydawać pieniążki na tego typu drożdże, które są uznane w świecie piwowarstwa domowego. Jedna z najlepszych drożdży do piwa pszenicznego. Zobaczymy, które drożdże poradzą sobie lepiej w piwie pszenicznym, które szybciej wystartują, które w końcu dadzą lepszy efekt w takim produkcie gotowym. Do ilu BLG odfermentują? Plan jest taki. Nie robimy starteru, chociaż powinniśmy. Tutaj się nie cytujcie mnie nigdzie, tak? Nie robimy starteru, dlatego że dajemy równe szanse. Czyli jest aktywowany waste i również bez starteru zadajemy drożdże Fermentu Mobile, żeby zobaczyć, które prędzej ruszą. Nie chcę tych drożdży namnożyć, ponieważ po starterze test myślę, że nie byłby miarodajny. A tak każdy producent z tych dwóch gwarantuje nam ilość drożdży, taką, a nie inną. No i sprawdźmy, które chociażby szybciej wystartują w takiej samej brzeczce, trzymanej w takich samych warunkach. Tylko wtedy, moim zdaniem, dowiemy się, cóż, czy warto wydać około 30 zł na te drożdże, czy około, no tutaj ceny są różne, tak? Od 30 do 50 nawet złotych za drożdże łaista. Nie będzie to ciężka praca dla tych drożdży. No mówię, chciałbym zrobić maksymalnie, zrobię brzeczkę 12, a nawet i 11. Dzięki temu drożdże będą podlegać mniejszemu stresowi i jakby stworzę ze strony naszej im najbardziej dogodne warunki. Tyle nudzenia, przystępujemy do akcji. Zalewamy wodą naszą kać zacierną. W tej chwili woda nie gdyńska, a standardowa woda z Tesco, ta najtańsza. Ja już ją mierzyłem na paskach, gdzieś tam puszczałem. Ma ona 6 pH, nisko zmineralizowana. Może w końcu piszą w skład, czy nie, bo długo nie było. Jest tylko informacja, iż zakład produkcyjny to Kentpol, Żywiecki Kryształ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wydobywana z ujęcia w Borze numer 2 w Ślemieniu. No, nadal nie ma to ani po tej, ani po drugiej stronie, ani na zakrętce wartości ogólnej zawartości minerałów, ale no nie badałem jej, ale myślę, że piwa jasne wychodzą dobrze na tej wodzie, więc i pszeniczne będzie miało doskonałe warunki do tego, żeby powstać. Do dzieła! Thank you.
część. Tym razem nie ważenia, a testu drożdżowego. Stąd nie ma przepisu, tylko skupiamy się na drożdżach. Stąd też bardzo Was proszę, róbcie zawsze starter do piwa. Tym razem oczywiście nie robimy. Hefeweizen. Różne robię pszeniczne piwa w oczekiwaniu na zagrzanie wody do 45 stopni, czyli tam 48. Przedstawię Wam skład, wydrukowałem sobie skład gościa, którego znam, czyli Józefika popularnego, tego, który współpracuje z, no można już tak powiedzieć, współpracuje z Buszwarką Uważu, z browarem Jan Olbracht w Piotrkowie. I tenże Krzysztof Juszczak uważał piwo Cat in the Wet. I cóż, klonujemy Józefika piwo, chyba się nie obrazi. Oczywiście robimy to najprościej, wody nie modyfikuję, woda jest Tesco, przypomnę. Zalałem tej wody 25 litrów, bo warka będzie około 40 litrów, czyli dwie standardowe warki zaszczepimy dwoma różnymi drożdżami. Do piw pszenicznych. Fermentacja górna, celujemy w 11, tutaj Krzysztof 13,4 celował. Dogrywamy część z recepturą, jako że pamiętajcie, że nie ważymy dzisiaj piwa, a propos ważymy, ale nie chodzi nam dzisiaj stricte o piwo, tylko o drożdże. Robimy test drożdży Waste versus Fermentum Mobile. Bez starteru. Zawsze róbcie starter. Dzisiaj tak, woda z Tesco, 25 litrów wlane. Dzisiaj skopiowałem recepturę Józefika, czyli tego gościa Krzysztofa, tak patrzę, bo się grzeje woda, Krzysztofa, który już współpracuje, chyba nie zdradzę tajemnicy, z browarem Jan Olbracht w Piotrkowie Trybunalskim, który uważał kiedyś tam piwo Hefeweizen, Cat in the Wet, to miało się chyba rymować, Cat in the Wet, czyli kot w pszenicy. I cóż, omijamy skład, bo to jest piwo akurat zrobione na 94 litry. Piwo, receptura na piwo pszeniczne ulegające drobnym modyfikacjom. Cat in the Wet 3. Trzecie miejsce w konkursie piw domowych 2012 Żywiec. Jest tutaj użyty słód pilzeński pszeniczny Karapils Karamel. Kurczę, dużo karmelu. Chmielerz Palcelek 30 gram w 80 minucie i East Kent 60 gram w 25 minucie i drożdże WB06, czyli można sucharak wygrać. Przepis u nas jest inny, to znaczy robimy dwie warki na jeden rzut, robimy 40-litrową warkę, a więc 5 kg słodu pszenicznego strzegą, 3 kg słodu pilzyńskiego Weyermann, drożdże na jeden fermentor Waste 3068, tak, a na drugą warkę Fermentum Mobile do piwa pszenicznego. Zacieranie. I tutaj się tego trzymamy. 45 stopni do 46 stopni na 100 minut, 69 stopni do 70 stopni na 30 minut, 72 stopni na 30 minut, 78 stopni wygrzew. Czas gotowania 90 minut. Oczywiście wysładzamy do 11 plato. Krzysztofa przepis był na 13,4, czyli górna granica. Zawsze na konkurs robi się górną granicę, bo takie piwa z reguły wygrywają. Fermentacja burzliwa według Krzysztofa 14 dni, Belgie końcowe 2,5 z 13,4. Start fermentacji przy 14-15 stopniach. Temperatura fermentacji około 23 do 25 stopni. A więc być może to powtórzymy, jeżeli chodzi o fermentację. Na pewno nie będzie cichej, będzie tylko fermentacja burzliwa. Skład macie, chmiel, nie powiedziałem o chmielu, chmiel będzie, no myślę, że chmiel. Zaraz zobaczę jakie są, albo Spaltselekt, albo Hallertauer, takie generalnie chmiele przypisane do stylu pszenicznego. Tyle. To jest receptura, to była receptura wydrukowana. Wiem, tego nie widać, ale tu jak cały czas będę Wam powtarzał w tej chwili, tutaj o piwo zbytnio nie chodzi. Testujemy drożdże. Temperatura w garku osiągnęła 48 stopni, a więc przechodzimy do zasypu. Wszystko mam już tutaj zmucone. Standardowo w dużym worku
Wszystkie słody wrzucamy na raz. Co w mniejszym czyni. Czyli startujemy zacieranie piwa pszenicznego. Sypiemy. Dwa słody. Nie jest taki skomplikowany zasyp, ale piwo też nie ma być skomplikowane. Piwo na lato, piwo do szybkiego w miarę wypicia. Piwo pszeniczne nie nadaje się generalnie do leżakowania. Jest to piwo, które lubi... Dawno taki garnek pełny nie był, muszę wam powiedzieć. No ale pamiętajmy, że robimy tutaj dwie warki w jednej. Czyli wszystko jest wsypane. Nie będzie rozczarowania co do plato. Czyli tak naprawdę pamiętajmy, robimy dwie warki. Nie muszą być koniecznie 20-litrowe. Mogą być 18. Piwo w ładnym kolorze, bardzo mlecznej czekolady, bardzo jasnej czekoladki. Właściwie kakao. Temperatura, którą ustawiamy, na której nam zależy, to 45 stopni. Według przepisu 45 lub 46 stopni. Ta temperatura będzie nam potrzebna przez 100 minut, czyli więcej niż 1,5 godziny. Ok, taką temperaturę właśnie za chwilę osiągniemy. Niech ziarna się tutaj dobrze rozłożą. Zacieranie trochę niestandardowe, bardziej na gęsto, bo nie mam miejsca wyłączamy gaz i dajemy piwu spokój. Nie mam miejsca w fermentorze, w którym będzie dochodziło do wysładzania. Przed nami 100 minut przerwy na 45 stopniach Celsjusza. Potem następna godzina w podziale pół na pół 69-70 stopni i 72 stopnie Celsjusza. Potem 78 wygrzew. A więc trochę czasu będzie potrzebne. Jakieś 3 godziny zacierania przed nami. Jest 11.30, a więc myślę, że zdążę wysłodzić i zmienić jeszcze opony w dniu dzisiejszym u wulkanizatora. Więc do momentu wyjazdu postaram się to piwo zatrzeć. Ładnie pachnie, żony nie ma. Trochę narzeka generalnie na zapachy. Piwo pszeniczne ma to do siebie, że bardzo ładnie pachnie, krótko mówiąc. Trochę inaczej niż takie piwa z przeważającą ilością słodów jęczmiennych. Pszenica do pszenica. A więc powtórzę jeszcze raz. Słody użyte do tego piwa to 5 kg słodu pszenicznego ze Strzegomia, 3 kg słodu pilzneńskiego z Wejermana, do tego 25 litrów wody z Tesco o pH około 6, podgrzanie do 48 stopni, zasyp, no i stabilizacja temperatury na 45 dokładnie stopniach Celsjusza. 100 minut przed nami, do zobaczenia na następnej przerwie.